Witam Was serdecznie w kolejnym patrolu fotograficznym. Dzisiaj Wimbledon Common i patrol nad stawami oraz będę szukał lisów. Za mną lotnisko z pierwszej wojny światowej, kto by pomyślał, ale to jednak prawda. Lecimy! A ja, korzystając z przepięknej pogody, idę przepatrolować tutaj tą okolicę, ponieważ dawno, dawno tutaj nie byłem. Fotografowałem w tamtym roku i to grubo, ale nie nagrywałem, ponieważ miałem przerwę od YouTube'a i zaowocowało to tymi właśnie oto pięknymi obserwacjami lisów, które wypatrzyłem tutaj. Mega obserwacje, które by się nie udały, gdybym za dużo gadał do kamery, ponieważ by się spłoszyły. A tak siedziałem cicho i wysiedziałem i są mega zdjęcia, tak więc zobaczcie, jak to wszystko wyglądało tutaj na przełomie lipca oraz sierpnia, a ja idę szukać ptaszorów. Zobaczcie, przepiękna pogoda i przepięknie staw pełen wody, aż się rozlało tutaj na pobliskie drzewa i okolice. Wszystkie ścieżki tutaj prowadzące do tego stawu są zalane. Tak więc jestem mega turbo zadowolony z tego powodu, że będziemy mieli tutaj na pewno dużo ptaszorów. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, a był to suchy zbiornik i to jeszcze nie tak dawno. Jest to mój ulubiony staw. Tutaj zaczynałem moją przygodę z YouTube'em dobre 7 lat temu, albo 8. Tutaj zrobiłem bardzo świetne zdjęcia czapli oraz gęsi. Mam nadzieję, że ta gęś albo inna siedzi już na jajkach. Tak więc lecę obczaić ten staw, a Was zabieram ze sobą. Mamy jeszcze śmieszną godzinę, ponieważ jest 14. Trzeba poczekać troszeczkę na lepsze słonko i wtedy zacznie się akcja, mam nadzieję, na tafli wody. Są już malardy, samce, kaczki, krzyżówki oraz masa drobnicy, jak widzicie na zdjęciach. Tutaj przez dobre 2 godzinki trochę się nafuciłem. Tak więc zapraszam na pokaz slajdów. Takim jedynym niedogodnieniem może być tutaj przebiegająca obok mnie główna droga i są te samochody dosyć głośne, ale na szczęście ptakom to nie przeszkadza, a ja się przyzwyczaiłem, tak więc wchodzimy dalej. Czekać tylko na małe gąski oraz małe kurki oraz inne maleństwa, które będą już na dniach i będzie można przepięknie focić sobie leżąc tutaj na brzuchu. ale tak jak wspominałem wcześniej, dopiero mamy to pierwsze dni lata, pierwsze 20 stopni w tym miesiącu, a mamy dopiero kwiecień, połowę kwietnia. Wszystkie ścieżki pozalewane, ciężko się tam dostać, ale jedynym problemem będą mokre stópki, ale jak widzieliście po filmach z Walii, woda nie jest mi straszna. Pięknie tu jest. Może dlatego, że jest bardzo dzisiaj słoneczny dzień, lekko zachmurzony. Wygląda na to, że przycupnę tutaj na dłużej. Przed chwilą widziałem perkozika, ale się jeszcze upewnię, gdy będzie ten charakterystyczny trail. Nie ten, to są kurki. One mają taki inny, specyficzny trail. I może w końcu po pojedziemy w 2-3 latach uda mi się zrobić ładne zdjęcie perkozika. Jest tutaj, widziałem go tutaj w tych szaczorach naprzeciwko mnie, dał nura, mega. Tak więc zasiadam i czekam na perkoza teraz. Starczy tej drobnicy, póki co. Strasznie tutaj zarosło. To miejsce dostało troszeczkę wody. To są tak naprawdę jedne z najstarszych tutaj w Londynie miejsc. Takie torfowisko, bardzo, bardzo stare. Były nawet tutaj osoby, które zginęły, ponieważ do takiego bagna wpadły, je wciągnęło. Jak widzicie, jest w miarę można przejść. Nie powiem suchą stopą, ale można chodzić. Tak jak to mówią w torfowisku i po bagnie. Zobaczcie. Tutaj kiedyś można było sobie spokojnie siedzieć i oglądać, a mamy teraz małe drzewka. To miejsce wygląda podobnie jak w stanie, gdy się przeprowadziłem w te rejony Londynu, czyli w 2008 roku, było tutaj kompletnie zarośnięte. Ale jedyny plus taki, że jest bezpiecznie dla przyrody. Gąski już drą japę. No dzień dobry. Co się dzieje? Co się dzieje? Siedzicie na gnieździe już? Gdzie macie gniazdo? Kiedyś było tam naprzeciwko, ale teraz widzę, że przeniosły się tutaj na tę wysepkę po lewej stronie, ponieważ wszędzie jest wysoki poziom wody. Masakra. Nawet nie ma gdzie przycupnąć, zapominając o leżeniu. Tu jest chyba takie jedyne miejsce, gdzie przycupnę. Może uda się coś sfocić tutaj, ponieważ on tutaj lubi też nurkować, zauważyłem. Ten perkozik i się porusza tutaj wzdłuż tego brzegu. A więc miejmy nadzieję, że mnie nie zauważy. I lecimy z tematem. tak dzisiaj wygląda mój setup do fotografii tutaj nad stawem, ponieważ nie mogę się położyć. Użyłem monopoda i korzystam tutaj z tego super mega turbo wypasionego wizjera w Z8 i oczywiście Sigma 500, ale nie ukrywam, że 120-300 też by było mega, ponieważ mam zdjęcia i to bardzo ładne perkoza. Teraz tylko trzeba go nagrać jeszcze i będę mega turbo spełniony na tym filmie. Mamy dopiero godzinę 15, tak więc wszystko jeszcze przede mną, może się jeszcze pokaże. Z tego co widzę są dwie pary, są tutaj gniazdujące, tylko że one śmigają po całym stawie polują i wyciągają tutaj jaszczurki, traszki oraz inne ślimaki. Na tym stawie nie ma ryb, ponieważ to jest jesienią, zimą to jest suchy staw, dopiero tutaj na wiosnę, latem jest woda. Jest życia, tak, poza tym jest płytki, można po nim chodzić, tam i nazad. Ja tutaj zbieram śmieci, aby mi się potem łatwiej fotografowało. Teraz zostaje tylko czekać. Czekać aż przypłynie i go ładnie tutaj nagram. Ponieważ dla mnie zdjęcia były ważniejsze niż film. Tutaj widać malutkie żabki, kijanki. Sobie śmigają, ale ich jest troszeczkę mało. Mam tutaj zdjęcia z 2015, gdy czapla łowiła rapuchy tutaj. Przepiękne zdjęcie udało mi się zrobić tutaj Nikonem D610 i Sigmą 120-300 z konwerterem 1.2 bodajże. Zobaczcie, co tu się działo na tym stawie. A od tamtej pory, od dobrych 7 lat tutaj czaple nie plują na żaby, ponieważ te żaby nie dosięgają takiego wieku, aby te czaple polowały. To tutaj, tak jak było kiedyś, spowodowane to podobno jest tym, że tych żab jest mało, ponieważ jest tutaj zakwaśna gleba i tym żabom się tutaj nie podoba siedzieć na tym stawie, dlatego i też nie ma czapli. Nie zdążyłem wam nagrać, ale były tutaj zamieszki małe z gęsiami. Tutaj jak wybuchnie spina, to jestem normalnie ochlapany wodą. Widzicie, takie akcje to 20-30 minut. Jak tu tego perkoza nagrać, powiedzcie mi. On sam w szoku jest. Chyba lecą następne gęsi. Lądowanie było po drugiej stronie stawu. Gęsi, a gęsi w tym UK. Nikt tego jeść nie chce. Wytępić nie można, bo są chronione. Stąd te walki o miejsca lęgowe. To wszystko jest zajęte. Poczyniłem pewne obserwacje i wiem, gdzie jedna para zaczyna budować gniazdo. Jak widzicie na tym materiale, dużo się tutaj dzieje, jest to w krzaczorach i ja mam tam delikatne dojście, tylko żeby wsadzić tutaj obiektyw i mogę to zobaczyć, co tam się dzieje. Jest masa gałęzi naokoło, jak widzicie, ciężko złapać autofokus, ale ewidentnie w tym miejscu budują gniazdo. Zawijam się stąd, nie przeszkadza im więcej, podejdę tu za następne 6 dni i zobaczę, co się dzieje nad stawem. Na tej wysepce, co widzieliście naprzeciwko, gęsi są 4, po jednej i po drugiej stronie budują sobie gniazdo. Tak więc, że będzie mega tutaj dużo gęsi, małych gąsek. Tak przewiduję jakieś co najmniej 10 sztuk. Tak więc będzie to fotografować. Jest masa wody, czyli dobrze dla natury, mają gdzie pływać, jest dużo pożywienia. A w tym momencie się z Wami żegnam i do następnego fotograficznego. See ya!